Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, się witam was w kolejnym odcinku z The Planet Crafter. I jak widzicie, no kontynuujemy sobie akcję z poprzedniego odcineczka. Ja nadal tu chodzę i zbieram. W sumie to tylko kliknąłem wyłączenie nagrywania i włączenie ponownie, właśnie z tego powodu, że to może nam zaraz zacząć znikać. A ja jednak wolałbym to wszystko pozbierać. Wolałbym to wszystko pozbierać, bo jest to dla mnie dosyć istotne. Jest to dla mnie dosyć istotne. Nie wiem, czy te przedmioty znikają, czy nie. Chociaż kilka razy się spotkałem już, że nic nie znalazłem z tych gór, które tutaj nam wyleciały. Widzę, że tutaj jeszcze sobie coś wolnęło, ale troszkę wyzbierane. Tak. To już jest wyzbierane. Tamto też jest wyzbierane. Spoko. Wolnęło jeszcze tutaj. Myślę, że sobie załapiemy jeszcze tlen z tamtej strony. I chyba to po niektóre były puste. Bo po niektóre te właśnie nasze asteroidy, które przeleciały, są same z siebie puste. Możemy sobie tutaj trochę odłożyć rzeczy na szybko. Przynajmniej trochę. Przynajmniej trochę. Tutaj widzę, że te stópki, wracamy się do stópek. Gdzieś tu widziałem zielony kolor. O, tutaj jest. Jak to chamsko podleciało. Ja tu wlecę. Miałem nadzieję, że tak. Człowiek chyba płonne moje, a może i nie? Ja powiem, że płonne moje nadzieje, ale być może jednak coś tutaj jeszcze złapiemy. Tu jeszcze poleciało w dół. A uranu i reszty naprawdę, naprawdę sporo. O, jeszcze i Rydek się tu schował. No dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Naprawdę mega relaksująca seria ze zbierania tego wszystkiego. W ogóle Planet Crafter to jest taka dosyć ciekawa gra. Nie wiem jak z oglądaniem, chociaż widzę, że nawet sporo osób to ogląda. Sporo osób ogląda, ale no to już musicie wy powiedzieć, czy wam się to dobrze ogląda, czy nie. Tam już chyba nic nie walnęło. Możliwe, że jeszcze tu gdzieś pierdyknęło. Ewentualnie tu na górce. Ale podlecę sobie i od razu zrzucę może troszeczkę z krzyża. Sirit? Ekwipunek pełny, no właśnie. No rzeczy, a rzeczy. Rzeczy, a rzeczy. Który bardziej pusty? Panie, ty panie wracaj. Szybko po córkę, zanim zniknie. Zanim mi ta córeczka zniknie. Interesujący początek odcinka, nieprawdaż? Kolejny? Kolejny. Dobra, jeszcze jest tutaj. Od razu sobie też zaliczymy pewnie tamten ekwipunek. Znaczy ekwipunek, tamten... Tamten ekstraktor rudy, który jest i sobie tworzy iryt. Czy ja w końcu zrobiłem drugi? Nie jestem pewien. Dobra, tu już nic nie ma. Ciemno i przyjemnie. Właśnie, trzeba było to ogarnąć, bo zaraz by się po prostu tam zapchało i przestało produkować jakiekolwiek surowce. Już więcej tu nic naprawdę nie widzę. Więcej tu już nic nie widzę. Chyba wybrałem to, co przynajmniej mogłem. Nic się nie świeci. Tam też się chyba nic nie świeci, więc to chyba będzie wszystko. Więc mamy troszeczkę przy okazji surowce, które nam się tutaj napotoczyły. Myślę, że więcej podgrzewaczy to będzie dobra myśl. Jak to wszystko wygląda? 32%. No słabiutko. Co nam najbardziej kuleje? 4000, no biomasa. Tlen. Konkretnie tlen. 127. 161. No ten, kurczę, to bym zrobił. To bym zrobił, ale do tego potrzebujemy biokopuły. Nasiono Lirma. A może zrobimy? Aluminium i 3 stópki. 3 stópki na pewno będę miał, ale co do tego aluminium, to nie jestem pewien. Jest jeszcze, okej. Okay. Biokopułka. Panie. Ja chcę biokopułkę. Tylko tak, jak zrobię to tutaj, no to będzie problem. Gdzieś miałem zielono przez chwilę.
Nie wiem dokładnie gdzie. Gdzie to było zielone? Przed sekundą coś tu było. Jestem ślepy po prostu. Już teraz maszuję cały czas klawisz, żeby to gdziekolwiek postawić. Chyba musimy zrobić w inny sposób. Robię sobie to w ten sposób i dostawmy sobie tu. O. Ale to się nie połączyło. To się nie połączyło. Bardzo dziwna sprawa. Dobra, no może być i tu. To nie jest problem. Zrekonstruujemy sobie tą kapsułkę mieszkalną. Czy tu jest wejście? Nie ma wejścia. To musimy sobie to wejście ogarnąć. Dobra. Dzień dobry Państwu. Jak to wygląda? Potrzebuję... Tu nie ma craftingu? Czy tu naprawdę nie ma craftingu? Ja mam tu kolejne rzeczy, które mogę odblokować. O nie! Ej, naprawdę tu nie ma craftingu. Ja głównie myślałem, że tutaj będziemy mieć crafting tej biomasy. Ale jednak nie. Dobra, warzywnik. To musi być gdzieś indziej. W ogóle wege modu P3. Jaki poziom nawodnienia? Czy mamy P3 czy P2? To jest dobre pytanie. Sprawdźmy to. P3. Czyli to jeszcze nie jest to. Biokopuła P2. Potrzebujemy 12 tysięcy ciepła. Wytwarza korę drzewną. Ekstraktor gazów mnie troszeczkę tutaj nie uszczęśliwia. Biomasa, informacje orbitalne to nie. Ej, może ja to gdzieś mogę zrobić tu? Nie, no też nie. Czy ja czegoś nie widzę? Niszczareczka to nie. Warzywnik nie. Warsztat P2 też nie. Naprawdę nie widzę miejsca, w którym mógłbym to craftować. Izdeczka mnie to martwi. Kiedyś pamiętam, że jakieś tu były rurki i coś takiego. Naprawdę tu nic nie ma? Biokopuła. To było biolaboratorium i chyba musimy zrobić biomasę. Dobra, pamiętam. Chyba pamiętam. Mamy jakieś lirmy jeszcze? Pesterki mamy. Ale lirma chyba żadnego już nie mamy. Chyba żadnego lirma już naprawdę nie ma. Czyli pora na przygodę, kochani. Pora na przygodę. No dobra. Zbieramy dupę w troki. I lecimy. Lecimy na wyprawę. Zróbmy sobie tak. Kapsułka tlenowa jedna na pewno się przyda. To jest coś, co nam się przyda na 100%. Weźmiemy sobie jedną dyńkę. I trochę wody. Jak ta woda? Nie, no ta woda coś naprawdę teraz to jest surowiec drugorzędny. Totalnie drugorzędny. Dobra, tej wody sobie zostawmy. Lecimy na przygodę. A przygoda, moi kochani, to jest właśnie tamta strefa. I co znajdziemy w naszej nowej miejscówce? I pytanie też, gdzie będziemy chcieli zrobić sobie bazę? Czy jednak tam na wodzie, tak jak myśleliśmy? Czy może jednak gdzieś indziej? Chociaż nie wydaje mi się, żeby dobrym pomysłem było przenoszenie teraz wszystkich przedmiotów. Mogłoby być to dosyć irytujące. Dobra, tam było 3 żelaza. 3 żelaza. Liczę może jeszcze na jakąś złotą skrzynkę, która chyba mi zbustowała tą produkcję tej... Chociaż nie wiem, czy to kwiaty... Nie kwiaty. Czy tamte rzeczy budowały tlen chyba tylko i wyłącznie. Więc to też tak nie bardzo. No dobra, jest jakiś wrak. Jest jakiś wrak. Wiemy też, gdzie w razie czego szukać
rzeczy, które są w teorii, że tak powiem. Jest tu jakieś wejście. Szukamy wejścia. Jest wejście tu chyba, tak? Tak. Zróbmy sobie ładną poczekalnię. Okej, okay, no i wbijamy. No i wbijamy. Co my tu znajdziemy? Jakie tajemnice świata czekają na nas w tym miejscu? Nie możemy szczątków niestety sobie jeszcze dokonstruować. Na szczęście wraki możemy bez żadnego problemu. Jest to jest wielkie. No maksa wielkie. Dobra, widzę już skrzynkę. Nasiono Lirma. Inne nasionka. Dobra, są Lirmy. To jest dobry znak. Bo stricte tego Lirma właśnie chciałem sobie ogarnąć. To w ogóle tekstury wchodzą sobie na siebie. Jej. Reconstruction. Nasiona makłażana, czyli tutaj bardziej, że tak powiem, mamy rzeczy, które posłużą... O, silnik rakietowy, świetnie, za darmo, uczciwa cena. Posłużą nam do zachowania swojej niezależności żywnościowej. Widzicie, brakuje mi tlenu i właśnie ten tlen trafiłem. Dobra, tu już nic nie ma, to rozbierzmy sobie. Naprawdę ciężko się tutaj porusza. Wow, kolejny generator. Zasobnik. Trochę mikroukładów, co mnie bardzo cieszy. Kolejny silnik rakietowy, kurde. Nasiono Lirma. To możemy zdekonstruować, ale niestety nie w tej chwili. Wow! Co to? Dużo rzeczy. Znacznie za dużo. I w ogóle wiecie co? Wpadłem teraz na taki fajny pomysł, że zamiast ja tych chipów nosić do bazy, to przecież ja mogę je tutaj bez problemu researchować. Wystarczy sobie zrobić tylko i wyłącznie ekran schematów, prawda? Prawda. Gablotka. I mikrochip mapa? No tego, moi mili, kiedyś na 100% nie było. Jeżeli będziemy mieć tu mapę, to wow, pozdro. Lubię klikać. Ale nie w ten sposób. W złym miejscu człowiek kliknął i ma problem. Dobra, woda w sumie na razie nie. Tylko i wyłącznie kapsułka tlenowa. Idziemy oraz kolejny do środka wyciągnąć te wszystkie dziwne rzeczy, które na nas tu czekają. Patrzę, czy może ten tutaj mikrochip się nie skrył, ale chyba nie. No to liczę na to, że być może za chwilę znajdziemy chip dekonstrukcji P2, bo chcę zobaczyć, co my z tego dostaniemy. Naprawdę liczę na to, że w końcu dowiemy się, co dostaniemy w tej dekonstrukcji tego wszystkiego. Coś zdekonstruowałem. Coś tam jest. Czyli być może jest to jakiś fake wall. Tu też coś było. Jest szansa na fake walla. Dobra, kolejne nasionko. Nasionka fasoli. Chyba, że to dopiero się otworzy, jak odpalimy ten generator fuzyjny. Tak chyba będzie, wiecie? Nie, ja, tak musi być. Coś tu było? To było wspinaj się. Nie było tematu. Nie było tematu. Dobra, no to tą część sobie już ogarnęliśmy ładnie. Idziemy teraz w boczek. To było gdzieś tu. I tu też jest zamknięte. Fuck. Nie dobrze.
Wiem, że to też jest zamknięte. No te szczątki techniczne nadal nie możemy otworzyć. Nie możemy ich zdekonstruować. Ale to jest jeszcze lewa strona. I tu również mamy jakieś zejście w dół. Tu również coś mamy. Co my tam znajdziemy? Kolejne odwidlenia. I kolejne nasionka. Boże, tych nasion tutaj będzie od groma. Tych nasionek jest tu od groma. Czyli pierwsze, co tak naprawdę możecie zrobić, to przyjść tutaj po nasionka. Jeżeli brakuje wam nasion, to jest miejsce, w którym naprawdę można na spokojnie sobie tych nasion doszukać. Dorobić. Dobra, tu już nic więcej nie ma. O, kolejne nasionka bakłażana i reszty. Teraz mi się będzie kończył tlen. Muszę uważać na tą sytuację, żeby się nie zgubić i przypadkiem nie stracić cennych przedmiotów. Złote nasiono? Si! Ekwipunek pełny. Świet. Kolejne rzeczy. Dobra. Idziemy tędy i tu było bodajże w prawo. Dokładnie, czyli nadal tlenu kapsułki tlenowej nadal nie wykorzystaliśmy. To mnie również bardzo cieszy. Kolejny research. Satelita GPS P3. Ja nie wiem, czy ja mam się cieszyć z tego, czy smucić. Kurde, ile tych nasionek. Ile tych nasionek. Pozbieramy sobie to w jedno miejsce, żeby nam to w żaden sposób nie kolidowało. Tu jeszcze był Shanga. Dobra. Zobaczcie. O kurde. Z jednego miejsca. Jedna miejscówka, a tyle rzeczy. Tyle rzeczy, orku. Możemy zjeść sobie dynię. Dobra. Wejście numer 3. I chyba jeszcze nie ostatnie. Być może jeszcze nie ostatnie. Mam taką w sobie nadzieję, bo naprawdę no z ogromnym lutem wrócimy stąd. Tam jest zamknięte. My poleźliśmy gdzieś chyba tu. Gdzieś chyba tu. Jeżeli zobaczycie, że coś ominąłem, to oczywiście piszcie mi w komentarzach, bo ja też nie lubię rzeczy marnować i zostawiać. Dobra, no kolejne rzeczy, kolejne nasionka. Dziękuję. No, mega, od groma. Teraz tylko zrobić sobie wielką plantację bakłażanów. Albo innego dziadostwa. O, pionka. Proszę, to jest naprawdę bardzo łatwo cokolwiek... cokolwiek ominąć. Nie, że to jest ciemne jak w dupie. Za kolejny chip. Kolejny mikroukładzik, których naprawdę kiedyś mieliśmy pod dostatkiem. Wręcz chyba nawet skończyliśmy z duplikowaną ilością tego wszystkiego. Boże, ile żelaza. No, tylko tu już więcej chyba nic nie będzie, prawda? No nie będzie. Jeszcze jeden będzie wlot po żelazo. Ops. Niski poziom nawodnienia. No naprawdę, tutaj mamy tego za dużo. Bakłażany, inne rzeczorki, których też już mamy aż nadto. Świetnie. Możemy się wody za chwilkę napić. Dobra, mikrochip. Plecak odrzutowy P3. Wcześniej tego nie było. I nadal nie widzę możliwości dekonstrukcji. Ja non stop liczę na to, że zobaczymy tam schemat chipu dekonstrukcyjnego P2. Jak mnie by to ucieszyło. Jak mnie by to ucieszyło. Dobra. Popatrz, czy te ściany na pewno nie są... nie są fejkami. Kiedyś przynajmniej były takie ściany, wiecie, fejkowe, że dało się je rozłożyć. Nie wiem, czy nadal to istnieje w ten sposób. Czy po prostu twórcy już w tej chwili postawili, że tak powiem, na możliwość po prostu odpalenia tych generatorów, których kiedyś się chyba odpalić nie dało w żaden sposób. Już być może jestem w błędzie, może się dało. Być może po prostu tylko nie doszliśmy do tego fragmentu. I tak być może. Okej,
Tutaj na 90% jestem pewny, że jest czysto. Cokolwiek tu? Chyba nie. Błędnik mi powoli szaleje. No mi się robi niedobrze. Ale to chyba wiecie co, ty kamery. Takie mam wrażenie. Dobra, no tu już chyba też nic nie było, więc śmiało sobie stąd wyłazimy. Nie widzę również żadnych chipów kolejnych tutaj niestety. Krytyczny poziom nawodnienia. Spoko, luz. Mamy. Dobra, przejdźmy się jeszcze dookoła. Być może znajdziemy gdzieś złotą skrzynię. To jest naprawdę spore. To jest naprawdę mega spore. Patrzę, czy twórcy gdzieś na wraku na przykład nie ukryli tej skrzynki, ale nie. Tu coś jest na pewno. To ciekawe, czy da się tu wejść. No nie, no musi się dać wejść. Nie wierzę w to, że się nie da wejść. Wiecie, sprawdzam sobie przy okazji, czy gdzieś na przykład jakieś skrzynki nie ma, czy coś, żeby mieć już taką pewność, ale... Ale nic nie widzę. Dobra, i tu również jest wejście. O, to by się spodział. To by się spodział. Dobra, wypij sobie już coś. Ale bardziej spodziewałbym się tutaj złotej skrzynki. Też coś w ogóle jest. Będzie trzeba chyba zrobić ten moduł mapy. W sumie to jest i dla mnie nowość, i dla was nowość. Więc jak najbardziej mogłoby być to przydatne. Coś tu jest. Coś my tu mamy. Kolejny mikrochip, świetnie. Kolejne silniki rakietowe. Wow, nasiona Lirma. Nasz statek z nieznanych przyczyn rozbił się na tej planecie. W momencie uderzenia zginęło wielu członków załogi. Niektórzy z nas zmarli na powierzchni. Zostałem tylko ja. Próbowałem przeżyć, ale to miejsce jest zbyt nieprzyjazne. Jest ze mną coraz gorzej. Po raz ostatni wychodzę na zewnątrz, aby znaleźć choć odrobinę wody. Iklas. Rok 3037. O, to czyli nie byliśmy tu jedyni. Nie byliśmy tu jedyni. Dobra, mamy kolejny chip, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Widzicie, jednak taki exploring też się przydaje. Można coś znaleźć więcej. To tam jest nasz ekstraktor rudy. No, myślę, że trasa może być dosyć ciężka, jeżeli chodzi o przenoszenie tych rzeczy. Jak mówię, no teleporter naprawdę bardzo by nam się przydał. Zastanawiam się, czy by go nie włączyć w ustawieniach, żeby był dostępny od początku. Tylko pytanie, czy jak włączymy teleporter od początku, to nie zabierze nam to po pierwsze achievementów, a po drugie, czy my go będziemy w ogóle w stanie zrobić. Bo to też nie jest koniecznie po prostu przemyślane w ten sposób. Też twórcy mogli spartolić robotę. Mikrochip filtr menu konstrukcji. Ludzie, ja chcę dekonstrukcji, a nie konstrukcji. Dobra. Myślę, że to jest dobry czas na... Po pierwsze, ogarnięcie pierdolnika. Po drugie, na zebranie rzeczy najważniejszych. Ja sobie na razie to położę. Tak, na pewno zabieramy wszystkie nasiona Lirma. To jest coś, co teraz mi się najbardziej przyda chyba. Zabieram również złote nasionko, bo też jest mi tak naprawdę bardzo bliskie. Tuska też mogę wziąć, chociaż wolałbym tego oblecha nie brać. Aluminium, wszystkie silniki rakietowe również chcę zabrać. Myślę, że zostawię butelkę wody i kapsułkę tlenową, bo wydaje mi się, że dam radę. Chociaż kurde. Może jednak... Nie wiem. Z pewnością wezmę również nasiona fasoli, bo te nasionka mi się przydadzą i to bardzo mi się przydadzą. Kolejny silnik również zabieram. Shanga, nie wiem, chyba raczej jeszcze nie. Bryłka bioplastiku. Na razie jeszcze to nie jest ten etap, żebym się nad nią jakoś tam super spuszczał, więc wydaje mi się, że nie. Chyba wypełnimy to wszystko irydem i tyle. Naprawdę już nie ma takich istotnych przedmiotów, które ja muszę mieć, po które ja tutaj po prostu przylazłem. Dobra, tak to wygląda.
Mam nadzieję, że jak tutaj przyjdziemy, też się rozejrzymy, czy cokolwiek nie zostało w tej okolicy. Jestem pewny, że zostało, ale być może przynajmniej większość wzięliśmy. Popatrzę na te miejscówki, żeby być pewnym, że nie ma też złotych skrzynek. Bo one jak najbardziej mogą tu gdzieś być, mogą gdzieś sobie leżeć, bo one są pochowane pod różnymi kątami. Człowiek idąc w tą stronę może ich nie zauważyć, ale idąc w drugą stronę już faktycznie ta skrzynka może się rzucić gdzieś w oko. Więc tak, musimy teraz zrobić jak najwięcej rozsiewaczy trawy, żeby sobie zrobić tą drugą kopcułę i zacząć robić kwiaty. Kwiaty myślę, że nam bardzo dużo pomogą. Myślę, że coś się odblokowało, ale nie. Wytrawka rozsiewa się ładnie, z zieloniutką, chociaż myślałem, że to bardziej będzie rozsiewało, ale nie. Ale nie. Dobra. Ile tam mamy? 58%. Okej. Okay. To nie jest problem. Robimy sobie rozsiewanie trawy. Czyli dużo wody, dużo magnezu. Jezu, ile tego irydu tu jest? Panie, ile irydu? Irydu od groma. Jaki ja mam tu jebnik? Jaki ja mam tu pierdolnik, a nie jebnik? To się po prostu w pale nie mieści. Panie Tusk, żegnamy pana. Jebniko el jebniko. To możemy sobie zostawić, to sobie możemy wziąć, to zostawić, znów w 20 miejscach, ale spoko. To zabieramy, Tuska zostawiamy, Tusk jest zły, niedobry. Jezu, nie, żebyście sobie nie pomyśleli, nie jestem z PiS-u. Ja sobie tak gadam i PiS PO jedno zło. Dobra, mam dwie różki rydowe. Świetnie. Świetnie, świetnie. I również stąd jedynik sobie weźmiemy, bo on naprawdę dużo miejsca nam zajmuje. I tu nam starczy na jedno. I... Bioko pułapę 2. Kurwa, to ja specjalnie zapierdzielałem tyle, żeby odblokować jak najwięcej tych... Znaczy odblokować się, żeby zdobyć tych nasion Lirma jak najwięcej. Ale tutaj bioko puła potrzebuje nawozu. What? No i mam problem. No właśnie, bioko pułap 1. A my potrzebujemy biokopuły P2, tak? Albo biolaboratorium, które nam się zaraz odblokuje. Dobra, woda, magnes i lecimy z tym koksem. Woda, magnes i lecimy z tym koksem. Moi kochani, lecimy. Trawa. I to nie ta trawa, o której pomyśleliście w tej chwili. Kurwa, naprawdę? Naprawdę? Teraz. Brakuje nam magnezu. Chcę zrobić sobie kolejny reaktor jądrowy. Potrzebujemy i tak wody. I tak potrzebujemy wody i stópek. Czyli znów kącik fetyszysty. Znów kącik fetyszysty. Czy ja mam jakieś uranowe pałki? Uranowe pałki? Mam. Mam uranową pałkę. To jest super zaawansowana pałka uranowa. Mówcie co chcecie. Dobra, trawka się ładnie znów rozsiewa. Wody coraz więcej. Już nam tu ładnie cały teren zalewa. Cały terenik nam ładnie zalewa. To mnie bardzo cieszy. Myślę, że teraz możemy też zrobić generator glonów, który w sumie możemy zrobić. I rośliny 0,8. To jest dużo. Ja mówiłem, że tego bioplastiku nie potrzebuję. No właśnie widać, że go jednak potrzebuję. I pewnie go zostawiłem, prawda? Jeden jest. Bakłażan. I bakłażanów i tak potrzeba nam.
Dynia, wypadasz z rozgrywki. Ja zjadłem tego bakłażana, pewnie, że zjadłem tego bakłażana, bo ja nic innego tutaj nie jadłem niż bakłażany. No i trochę dyni. No nie ma. Jak pech to pech. Biolaboratorium. Mamy to. Mamy to, więc zróbmy sobie jeszcze szybko biolaboratorium. Gdzie ona jest? Ktoś widzi? Albo jestem ślepy. Jestem ślepy. 2 razy 8. A my pewnie mamy tylko 1 8. Albo są dwa tylko w tym pierdolniku, zanim ja to znajdę, to minie naprawdę dosyć spory kawał czasu. Szczęście jest. Biolaboratorium. Zróbmy sobie to tutaj. Być może warto byłoby zrobić też inne wejście niż tylko to jedno. Co my tu mamy? No właśnie, i o to chodziło. I mamy też bryłki bioplastiku. Wybuchowy proch. To jest potrzebne glony. Glony, siarka i mega dużo bakłażanów. Serio? Naprawdę? Z rozsiewacza kwiatów potrzebujemy nawozu. A do nawozu potrzeba... glony i... oczywiście bakłażany. I siareczka. No dobra, czyli nie mamy innego wyboru, jak po prostu zacząć inwestować w glony. Tyle. Tyle. Tylko do generatora glonów potrzebny jest bakłażan. Shit. Shit, shit, shit. Dobra, warzywnik. Potrzebujemy żelazo. No myślę, że to czas po prostu na produkcję bakłażanów. I to taką masową. Skala masowa razem z grzybem. To nie między palcami, o dziwo. Kolejny bakłażanik. Kolejny bakłażanik. Jest jeden bakłażan. Był! Był! Magnes i nadstop. Kurwa, weź, no nie, no musimy zrobić tutaj ten porządek, bo normalnie ja tu zaraz skwierczę. Magnes. Ja się wyzbyłem, nie wyzbyłem się całego. Milion rzeczy. Robimy to szybko. Pytanie, czy ja mogę na tej wodzie zrobić? Mogę. Jaja sobie ze mnie, kurwa, robicie? Co ja z tą energią takie wyrabiam? 3 nadstopy. Wody mi starczy, przynajmniej tak mi się wydaje. Tylko tak, potrzebuję znów uranu. Potrzebuję znów rentu uranowego, którego zrobić nie mogę, bo nie ma miejsca. Jezus Maria. Craft 100 items, świetnie. Dzięki za achievement. 3 stópki. I zaraz ze stópkami również będziemy mieć problem, bo znów nam się kończą. Znów nie ma miejsca, jest. Ale wy musicie mówić, że jestem nieogar. Już na Chocolate Factory mi powiedzieliście, czyli jedna osoba powiedziała, że jestem straszny nieogar i to przeze mnie w sumie. Moja wina. Mea culpa, wiem. Ale gra była chujowa, jak nie wiem. Nie będę okłamywał. Jednak ten iryt nie znika. Jednak ten iryt nie znika, moi drodzy. Jak tam te glony? Produkują się, produkują się. Produkują się. Produkują się. Naprawdę zastanawiam się, czy robić tą bazę tak samo, jak robiliśmy wcześniej. A chyba tak zrobię. Myślę, że to też również będzie dobrym pomysłem, żeby... Ja mam osm tu jakiś, jeszcze jedna sztuka się znajdzie. No to nie, to nie zrobimy tego pomysłu. Myślałem, żeby zrobić jeszcze sobie przy okazji tego wszystkiego... Z aluminium, to możemy sobie pozbierać. Przy okazji tego wszystkiego... Kurwa, wiecie, ja robię milion rzeczy i nic nie dokończę. Nic, kurwa. Nic. Geniusz. Chciałem to zrobić. Żelazo. I aluminium. Milion rzeczy robię i żadnego nie dokończę. I mówiłem, właśnie widzicie, zgubiłem znów wątek. Chciałem zrobić tutaj tą kopalnię, żeby ona non-stop te surowce ładnie ekstrahowała, no ale chyba...
Chyba tego w ten sposób teraz nie zrobię. Po prostu muszę na razie się wstrzymać. Tam też jest Iryt. Ten Iryt jest nam potrzebny, więc ja polecę po niego zawsze i wszędzie. Jak ja go nie zauważyłem? Nie wiem. To może teraz być tamte przedmioty. Pewnie też będzie Iryt. No, jest. Myślę, że tak. Krzem jest potrzebny, magnes jest potrzebny, to jest potrzebne. Reszta robi aut. Tego zrobić autu nie mogę. Niestety dopiero od ekstraktora P2 będziemy mogli cokolwiek zrobić, jeżeli chodzi o filtrowanie. Mógłbym zobaczyć, tam jest jakaś kładka. Tam jest jakaś kładka. No i właśnie, znów robię to samo. Miałem dokończyć swoją anegnotkę. Chciałbym zrobić tutaj produkcję jedzonka i pseudowarzywnik, wiecie co chodzi? No. Mogę, nie mogę. Dobra, zaczniemy od tej strony. Ja tutaj po prostu jest w miarę pusto. Nie mam wody, fuck. Bakłażan, rób się już. To jest w miarę pusto, tutaj będziemy bardzo rzadko przychodzić, więc tym bardziej no nie będzie nam po prostu dupy zawracać. Woda jest? Jest. Jest? Jest. Czyli kolejne dwa warzywniki możemy zrobić. A? Spuszczam nad tym, jak nie wiem. Pyk, pyk. I robimy kolejne bakłażany, bo te bakłażany, no one będą stricte do produkcji różnych rzeczy. Jak to wygląda? Generator glonów P2, 25 kg, to nam jeszcze troszeczkę brakuje. Rośliny 80 ton też tam brakuje. No owadów to nawet nie ma mowy w tej chwili, żeśmy cokolwiek z nimi zrobili. A warzywnik? Chciałbym lepszy warzywnik. Czy ja mogę zrobić lepszy warzywnik? Czy on gdzieś tu jest? Jest, potrzebujemy 35 ton, przepraszam, biomasy. Dajmy to, zrobimy to, trochę minie. Trochę minie. Jak to wygląda? 70%, 71 nawet. Czy to jest pora na porządki? Cholera, nie wiem. Chyba nie. Co to jeszcze robi? Czy zrobiły się nam jakieś glony? Chyba tak. Czy chyba nie? Coś jest... Jeszcze nie gotowe. Okej. Czyli niestety jeszcze nie. Czyli niestety jeszcze nie. Jeżeli chodzi o tą bazę, no to tak jak poprzednio, myślałem, żeby ją zrobić właśnie w tym miejscu. Zrobić sobie po prostu, wiecie, taki ten mostek prowadzący do naszej głównej bazy. I też chyba najbezpieczniej i najwygodniej byłoby tą bazę zrobić w tym miejscu, wiecie, blisko do wody, blisko do wszystkiego. Ekstraktory można by było sobie postawić tutaj bez problemu, ewentualnie na jakiejś platformie czy coś takiego. Tak mi się wydaje. No, moi drodzy, zróbmy to w ten sposób. To jest i tak, ja robię odcinki w tej chwili na zapas. Robię na zapas, bo no, chcę się troszeczkę wyleczyć, więc to w ten sposób wygląda. Ale... Zadam wam dzisiaj pewnie jeszcze pytanie, dzisiaj albo jutro, który sposób robimy, czy robimy to z teleporterem i kombinujemy sobie gdzieś indziej, próbujemy sobie, wiecie, to ogarnąć, obsydian, o Jezu, skąd tu wziąć obsydian, mapa, shit, nie mam pojęcia skąd wziąć obsydian. To jest rzecz po prostu dla mnie irracjonalna w tej chwili. Jeżeli chodzi o plecak rakietowy, no jest to w sumie do zrobienia. P5, mam P5? P5. Więc moi drodzy, no na pewno wam zadam pytanie. Zobaczymy, jak mi odpowiecie na to wszystko. A my sobie oczywiście dalej jeszcze będziemy tutaj ogrywać to. Wreszcie warsztaty, no non stop nam brakuje wody. Wody, wody, wody.
Mógłbym to zrobić, ale boję się, że zaraz mi zabraknie wody całkowicie. Tu jest woda. Ja mówię o jebniku? Na pewno nie. Na pewno nie. Dobra, no możemy to zrobić w takim razie. Rozsiewać trawy. To nie jest jakoś dużo tego tlenu, ale zawsze, zawsze coś. W szczególności, że tego nasiona lir ma i tak mamy za dużo. Mieliśmy, bo już teraz nie mamy za dużo. Myślę, że możemy też zrobić podgrzewacze. Mamy troszeczkę tych lasek irydowych, więc tym bardziej te podgrzewacze P3 mogłyby się nam sprawdzić. To są teraz irydowe, świetnie. Tam był też krzem, prawda? I. Brakuje nam tytanu, który jest tu. Kolejne laski irydowe. Aluminium. Aluminium mamy tylko jedno. Cholera. Brakuje nam aluminium. Coś nie jest, co? Nic tu nie ma. Nie oszukuj ta. No aluminium nie ma. Nie ma i raczej szybko nie będzie. No dobra. To zróbmy sobie przynajmniej ten jeden podgrzewacz. Przecież płaciłem rachunki w tym tygodniu. Och, ja biedny, och, ja biedny. Laski uranowe. Nie mam wody. Teraz już naprawdę nie mam wody. I dodatkowo ona mi się nie produkuje. Powiedzcie, że tak, są dwie. No tutaj wypijemy. Stópki! Cholera, stópki! Chiro, nie ogarzę, ty totalny. Raz, dwa, trzy. To jest to. Róbcie się, moje dzieci, drogie. Tego jest aluminium. Hihihihi. Może to nie był głupi pomysł. Ej, trochę mamy tu jebnik, nie? Tak sądzicie? Nawet nie wiem, gdzie tego postawić już w tej chwili. Nie wiem, mogę ścianę działową zrobić czy coś. Nie mogę. Tu brakuje tytanu. Tak. Dobra. Sorry. Wracamy do tego, co było. Wracamy do tego, co było. No potrzebuję tej wody. Tu jest napisane ile? Nie ma napisane ile. Glony, czy wy już się zrobiłyście? Proszę. Tak. Jeszcze nie gotowe. To już są gotowe. Pierwsze glony. Pierwsze gloniki. Czy my z tych glonów coś tu możemy zrobić? Jak to wygląda? Próbki bakterii, ale my potrzebujemy czego? I od chuja wody. Przecież to się w pale nie mieści. To się w pale nie mieści. Bez wody nie ma życia. Bez wody nie ma życia. No i tak z tym teraz nic nie zrobimy, więc myślę, że to nie ma sensu. Trzeba zrobić tutaj porządki. Trzeba zacząć robić powoli bazę. Moi kochani, 78%. No jeszcze 20% i dopiero tak naprawdę będziemy mogli tutaj ten porządek sobie ogarnąć. A tymczasem, moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z The Planet Crafter. Trzymajcie się, no i co? Hej, hej!